I nie tłuści ubrania? Przekona się pani, że tak powiem, na własnej skórze. Jak? Oj, pięknie pachnie. No i fajnie się wchłania. A ten drugi to jest też z kartofla? Nie powiedziałbym. Nie? A z czego? Przecież cała seria miała być kartoflana. Z ziemniaka. Panie Leszku. No, bo ja jestem zarugowaniem germanizmów z języka polskiego. Aha, nie spodziewałam się, że taki humanista z chemika. Pani, to nie ma żadnych znamion. Cera jak mleko. Ja to na sobie próbowałem i wszystko znika po tygodniu. Znamiona, zmiany starcze. Gdzie pan ma te zmiany starcze? Ci wynalazcy. Rzeczywiście cudownie się wchłonął, pięknie pachnie, no i w ogóle nie tłuści ubrania. A wracając do naszego ziemniaka, to w piątek przedstawię trzeci produkt naszej nowej serii. No wiadomo, Boch Trojcu lubi. I co to będzie? To będzie opalizujący podkład pod makijaż. Wow. A ja zawsze czułam, że pan jest geniuszem. To miło, że chociaż pani we mnie wierzyła. No dlaczego chociaż? Przecież pani Beata też. No też. No ale na nią nie mogę już liczyć. No tak. Faktycznie bardzo smutna historia. No, mam tylko nadzieję, że pan się gdzieś nie zawieruszy, bo co my wtedy zrobimy? No, widzę, że mamy tu w sekretariacie salon kosmetyczny. Świetny krem na przebarwienia, panie prezesie. Pan zobaczy. Oj, przepraszam.